Cześć. Dzisiaj, jak widzicie na warsztacie, takie urządzonko HP. Zobaczymy. Dawno nie rozbierałem już takiego sprzętu. Przypomnę sobie, jaka elektronika się w nim kryje. Czy jest to, co mnie interesuje, ewentualnie jeszcze jakieś inne surowce. Dobra, rozbieramy to na części pierwsze i będę decydował, czy to się opłaca na przyszłość, czy nie. No, jak przypuszczałem, chociaż może nie aż tak bardzo przypuszczałem, że to będzie wielka porażka co do elektroniki. To jakiś zasilacz, tak? Tradycyjnie silniczki, płytka z elektroniką, no nie urywa, nie powiem czego.
przyciągalne przez magnes. Więc żelastwo mnóstwo śrubek, no i niestety skusiłem się na to urządzenie wielofunkcyjne, chciałem dać mu szansę, ale jak widać nie za bardzo się opłaciło. Dobra, zapraszam na drugą część filmu, tam będzie paczka od Łukasza. No, urządzenie wielofunkcyjne okazało się porażką. No to na osłodę otworzymy sobie paczkę od Łukasza. No i mamy elektronikę. O, widzę nowoczesne telewizory. Ktoś się pytał, jak się wyciąga taki układ. Nożykiem. Ciach. Podważamy. Objeżdżamy. Układzik jest nasz. Taki większy. Też prosta sprawa, tylko jakby znalazł odpowiednie narzędzie. Kombinereczki. Proszę. Taki układzik. Proszę. Mniejszy. Proszę. Komputeróweczka. Jeszcze z procesorem. I procesor do kolekcji. BGA też się ktoś pytał ostatnio, jak to robię. Zdaje mi się, że już pokazywałem parę razy, ale mogę jeszcze raz pokazać. Śrubokręt. Parę uderzeń młotka. Proszę bardzo. Ten układzik. Oczywiście, jakbym nie filmował, bym sobie wybrał lepszą pozycję. I tak dalej, i tak dalej. Pamięci lecą do pamięci. No i dobra, co my tu mamy? Też płyteczki z układem. O, widzę, bawiłeś się wirnikami zaklejonymi. No to trzeba będzie to potraktować jednak ogniem. Kolejny fajny układzik. Widać, że nowsza elektronika, bo to złoto już nie wygląda jak złoto. Niestety, jakieś telewizorki, słuchaweczki, słyszałem, że są w miarę dobre, można by je tylko przewód poprawić. Znowu elektronika, znowu piękny, duży układ. Nożykiem. Proszę bardzo. Parę set kilo się przerobiło w życiu. Czy to jest przekaźniczek? Przekaźniczek. Co w przekaźniku mamy? Sreberko. Widzę, twardy dysk był rozbierany.
malusieńka płytka, wiatrak, proszę bardzo, wirniczek. Próba wybijania wirnika nieudana i widzę, Łukasz, że się zraziłeś. No i przewody. Dobra. Dzięki śliczne, Łukasz, za paczkę, dzięki za oglądanie filmu. I następny film, z tego co już wiem, to będzie o odzysku srebra. Na razie przerobimy srebro ze starej biżuterii. I jak wyjdzie mi, to zaczynamy srebro z elektroniki. Dzięki za oglądanie. Cześć.